29 czerwca, niedziela, Robert Utkowski, witam Państwa. Jak zawsze w niedzielę zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Zaczynamy od informacji z poniedziałku. Wspólnota samorządowa oraz Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym idą razem do wyborów samorządowych. Umowa pomiędzy obiema organizacjami została podpisana właśnie w poniedziałek. Zakłada ona m.in. współpracę w przyszłej kadencji Rady Miejskiej oraz poparcie kandydata wspólnoty w wyborach prezydenckich. Dotychczas radni wspólnoty byli w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością i dalszej współpracy nie wykluczają. Podpisane porozumienie ma jedynie wzmocnić listę wyborczą do Rady Miejskiej. Przede wszystkim chodzi o integrację i wzajemne wsparcie. Tak o podpisanym porozumieniu mówią zgodnie przedstawiciele wspólnoty samorządowej oraz Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym. Porozumienie to obejmuje cały szereg zagadnień, wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć i wspólnych stanowisk związanych właśnie z okresem przedwyborczym, jak i później w okresie powyborczym. Na mocy podpisanego porozumienia obie strony zadeklarowały chęć współpracy w przyszłej kadencji Rady Miejskiej oraz utworzenie koalicji. W wyborach prezydenckich Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym Region Radomski deklaruje poparcie dla kandydatury wystawionej przez wspólnotę samorządową miasta Radomia. Kandydatem, którego obecnie popiera wspólnota samorządowa, jest Andrzej Kosztowniak. Rozmowy co do dalszej współpracy na linii Wspólnota Prawo i Sprawiedliwość dopiero mają być prowadzone. Podpisane w poniedziałek porozumienie między stowarzyszeniami ma wzmocnić przyszłą listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj te dwa środowiska postanowiły pójść razem do wyborów. Oczywiście my dzisiaj jesteśmy w Komitecie Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i ten krok wzmacnia ten Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Choć jak zastrzegają przedstawiciele wspólnoty, rozmowy z PiS co do dalszej współpracy dopiero mają być prowadzone. Gdyby porozumienie z partią Jarosława Kaczyńskiego nie udało się zawrzeć, wspólnota wystawi swoją listę w wyborach do Rady Miejskiej. Zgłosi także swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Wtorek. We wtorek pytaliśmy, jak będzie wyglądał odnowiony Plac Jagielloński. Trwa konkurs na zagospodarowanie centralnej części Radomia. Wpłynęło na ten konkurs 13 prac. Werdykt komisji konkursowej powinniśmy poznać w ciągu 2 tygodni. Wielka dziura będąca pozostałością po pomniku, bujna roślinność wyrastająca pomiędzy nierównymi płytami. Plac Jagielloński dawno już przestał być reprezentacyjnym placem w centrum Radomia i od dawna mówi się o konieczności zmian. Magistrat ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placu Jagiellońskiego. Zainteresowani mogli przysyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w tym konkursie do połowy maja. Ponieważ kilka wniosków nie spełniało wymogów, komisja konkursowa musiała je odrzucić. Do udziału zaproszono ponad 30 firm i ostatecznie swoje prace złożyło kilkunastu oferentów. Komisja konkursowa w ciągu 2 tygodni planuje rozstrzygnięcie konkursu. Magistrat wymaga, aby w koncepcji zagospodarowania tego terenu plac był jednopłaszczyznowy. Architekci musieli znaleźć tu także miejsce na parking podziemny dla około 200 aut, również lokalizację dla pomnika świętego Kazimierza Jagiellończyka, patrona Radomia, i element wodny. Ważne, żeby koszt zagospodarowania placu nie przekroczył 20 milionów złotych. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 8 tysięcy złotych i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Jej koszt nie może być wyższy niż 250 tysięcy złotych. To drugie podejście obecnych władz do przebudowy Placu Jagiellońskiego. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat pomysłów na to miejsce było mnóstwo. Żadnego nie zrealizowano. Jak będzie tym razem? Czy uda się wybrać projekt i czy ten projekt nie będzie musiał czekać wiele lat na realizację ze względu na przykład na brak funduszy, bo wybór samej koncepcji to dopiero początek. Potrzebna jest dokumentacja techniczna, a potem wybór wykonawcy prac i fizyczne już wykonanie robót. To wszystko jest czasochłonne, a przede wszystkim wymaga ogromnych nakładów pieniężnych. Pierwszego konkursu, jaki ogłosiły obecne władze na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Jagiellońskiego, nie rozstrzygnięto. Komisja nie przyznała pierwszej nagrody. A w środę, czyli 25 czerwca, odbyły się obchody wydarzeń, rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca 76. Mszy świętej odprawionej przy kamieniu pomniku robotniczego protestu przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik. Stoimy przy pomniku pamięci walczących o wolną i demokratyczną Polskę. Jesteśmy uczniami, mieszkańcami Radomia, młodymi Polakami, wyrazicielami opinii naszego pokolenia. W imieniu radomskiej młodzieży oddajemy hołd robotnikom Radomia i innych miast polskich za odwagę, świadomość społeczną, polityczną i czynną walkę. Od wielu lat spotykamy się tutaj pod pomnikiem radomskiego czerwca, by oddawać hołd bohaterom tamtych wydarzeń.
by wspominać tamte dni, które zmieniły bieg historii Polski. Dzień 25 czerwca 1976 roku był dla Radomia najważniejszym dniem w całej historii XX wieku. 25 czerwca 1976 roku kilkadziesiąt tysięcy radomskich robotników wyszło na ulicę, by powiedzieć nie komunistycznemu reżimowi. Potem były ścieżki zdrowia, tortury, aresztowania i wyrzucanie z pracy. Miasto zapłaciło za swój brak uległości wobec komunistów odebraniem funduszy, cofnięciem inwestycji i zablokowaniem rozwoju. To bolesne doświadczenie, bolesne brzemię, trwa do dziś. Jednak jesteśmy niezmiennie dumni, że tu w Radomiu był jeden z przystanków na drodze naszej ojczyzny do odzyskania suwerenności i niepodległości. Co kilka lat pojawiają się pomysły, by miejsce owego skromnego w swej formie, ale przez ową formę niezwykle sugestywnego w wyrazie pomnika, stanął wielki monument z betonu. Pojawiająca się obecnie w mediach najświeższa inicjatywa mówi, by ten pomnik stanął w tym miejscu na 40-lecie radomskiego czerwca. Radomska Solidarność, kierując się słowami świętego papieża Polaka Jana Pawła II, który mówił, że są pomniki pychy i są pomniki serc, proponuję kolegom inicjatorom budowy nowego pomnika, by zamiast pomnika z betonu powzięli inicjatywę pomnika serc. Domu weterana dla bohaterów czerwca 1976 roku z Radomia, Płocka, Ursusa i innych miast w naszej ojczyźnie. Pacyfikacja przyniosła rany, aresztowania i także śmierć. Jan Łabęcki, Tadeusz Ząbecki, a potem Jan Brożyna i ten człowiek, którego najczęściej wspominamy w tym momencie, ksiądz Roman Kotlarz, był ze swoimi wiernymi, błogosławił. Nie uczestniczył w żadnym wydarzeniu politycznym, jakbyśmy powiedzieli. Był ze swoimi wiernymi i na znak błogosławieństwa wykonywał krzyż. Chciał być przy tych, którzy przeżyli swoją tragedię, swoją niesprawiedliwość. Rannych 198, 634 osoby aresztowane. To bardzo konkretne wymiary tej wielkiej tragedii. Dzisiaj wspominamy to wydarzenie. Dzisiaj także chcemy wspomnieć tę słynną wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II ze Skoczowa. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa porządku moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. W czwartek poznaliśmy laureata Nagrody Kulturalnej za rok 2013. Tę nagrodę otrzymał Marcin Kępa, pisarz, regionalista, animator kultury. Do Nagrody Kulturalnej za rok 2013 nominowani byli Przemysław Bednarczyk, historyk, autor filmów historycznych i widowisk plenerowych, Stan Breckenridge, muzyk jazzowy i kompozytor, Marcin Kępa, pisarz, animator kultury, regionalista oraz Mieczysław Szewczuk, wieloletni kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej, autor i kurator wystaw oraz autor publikacji poświęconych sztuce. Decyzją kapituły nagrodę otrzymał Marcin Kępa. Pan Marcin Kępa. Samo znalezienie się w gronie tak zacnym jak pan Breckenridge, czy Mietek Szewczuk, czy Przemek Bednarczyk, to jest już wielki honor, a jeszcze wygrać z nimi, no to już po prostu pełnia szczęścia. Kapituła nagrody w uzasadnieniu decyzji wymieniła wiele dziedzin, którymi zajmuje się laureat, ale dla Marcina Kępy to najważniejszą jest twórczość prozatorska. Zdecydowanie jest na pierwszym miejscu, bo jest to kompatybilne z moim wykształceniem, przygotowaniem zawodowym, więc na pewno ta literatura jest na miejscu pierwszym, chociaż ona przychodzi mi najtrudniej. Pisanie beletrystyki to jest jednak trudna sprawa, trzeba bardzo dużo czytać. Zawsze wychodzę z takiego założenia, że na 100 przeczytanych stron może ja napiszę jedną. W najbliższych planach Marcin Kępa ma wydanie kolejnej powieści. Powinna ukazać się w przyszłym roku oraz, choć o tym mówi ostrożnie, dokończenie doktoratu.
Piątek był szczęśliwym dniem dla uczniów. Prawie 42 tysiące uczniów i przedszkolaków z radomskich placówek rozpoczęło wakacje. Dla większości uczniów ostatnie dzwonki zabrzmiały w piątek, choć niektórzy zakończyli rok szkolny nieco wcześniej. Ci uczniowie już nie wrócą do tej szkoły po wakacjach. Do zakończenia roku szkolnego klas szóstych ze szkoły podstawowej nr 6. Szóstoklasistom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, zawodach i wzorowe zachowanie wręczono już wczoraj po południu. Mamy bardzo dużo licznych laureatów w konkursach kuratoryjnych, zawodach sportowych i w konkursach międzyszkolnych, a także konkursach międzynarodowych. Wielu laureatów mają też i inne szkoły. Zdecydowana większość właśnie dziś odbierała gratulacje i nagrody. W publicznym gimnazjum nr 13 odznaczono nie tylko uczniów, ale też i sztandar szkoły. W zakończeniu roku wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Szkolny sztandar odznaczono medalem w 25. rocznicę nadania siłom pokojowej Nagrody Nobla. Wyróżnienie o tyle trafne, że szkoła nosi imię polskich noblistów. Ta placówka, jak mówił prezes Radomskiego Koła Stowarzyszenia, jest jedyną instytucją w Polsce z takim medalem. Dziś jednak to nie sztandar, a uczniowie występowali w roli głównej. Na myśl o wolnym cieszą się jednak nie tylko uczniowie, ale też i nauczyciele. Za nami ciężki rok, mówią. Ten rok, jak każdy poprzedni, był ciężki dla nas, grona pedagogicznego, chociażby ze zmianami, które nas czekają od przyszłego roku. Przechodziliśmy przez ostatnie 2 miesiące szereg licznych szkoleń, więc to dodatkowo przysporzyło nam szereg obowiązków, ale myślę, że idziemy ku lepszemu. We wszystkich radomskich placówkach z nowym rokiem szkolnym ma być wdrożony nowy system informatyczny. Trzeba przygotować się na te, ale też i wiele innych zmian. Od nowego roku obowiązkowo do pierwszych klas pójdą 6-latki, dzieci z rocznika 2007 i ci, którzy urodzili się w pierwszym półroczu roku 2008. W nowym roku zmieni się też formuła egzaminu na zakończenie klas szóstych szkoły podstawowej. Zmiany obejmą też egzaminy maturalne, ale to za kilka miesięcy. Dziś nad tymi zmianami raczej niewielu się zastanawiało. No i w ten sposób zakończył się rok szkolny i to wydanie przeglądu wydarzeń. W imieniu zespołu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.